miło wszystkich Was powitać, szczególnie najmłodszą część publiczności. No jesteśmy naprawdę zaszczyceni Waszą obecnością, najmłodszymi czytelnikami, obecnością najmłodszych czytelników. No oczywiście wszystkich przyjaciół, znajomych, no i władze gminy, które tak serdecznie nas tutaj przyjęły i tak się nami zaopiekowały, że też jesteśmy właśnie bardzo wzruszeni. Jak wszyscy znacie, no dzieci poznają mojego męża, on zawsze interesował się przyrodą, trochę przed emeryturą, trochę miał więcej czasu. Zakupił sobie porządny aparat fotograficzny, nie wiem, czy będzie chciał się pochwalić, że to było za pieniążki, które uzbierał po rzuceniu papierosów, przestał palić, pozbył się brzydkiego nałogu. I za te pieniądze zaoszczędzone okazało się, że to była niebagatelna kwota. Kupił sobie porządny aparat fotograficzny i z tym aparatem zaczął wędrówki po naszej uroczej gminie. Nasza gmina jest przepiękna. Wydarzył się moment, że Turkowska Unia Rozwoju ogłosiła nabór wniosków na pobierzenie grantu, podeprę się, że tak powiem, bo to bardzo mądrze brzmi, w ramach projektu grantowego realizowanego właśnie przez Lokalną Grupę Działania TUR, której celem, może już szczegółowym, bo przejdę do szczegółowego, jest zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru. No i postanowiłam wtedy, że połączymy, że tak powiem, pasję mojego męża i moją chęć do pisania wszelkiego rodzaju właśnie wniosków o granty. I złożyliśmy wniosek, który został przyjęty pozytywnie i dzisiaj właśnie zwieńczeniem tego działania jest to dzisiejsze spotkanie, bo w ramach spotkania została wydana właśnie publikacja Warto nad Wartę i odbywa się dzisiejsze spotkanie i jutro również mamy spotkanie z mieszkańcami Dobrowa, ponieważ tam bardzo dużo zdjęć i dużo opisów w tej książce znajduje się z przepięknych błoni dobrowskich. Również witam serdecznie wszystkich zgromadzonych, przede wszystkim władze naszej pięknej gminy w osobie pana wójta Mariusza Ostrowskiego, w osobie pana sekretarza pana Krzysztofana Wrockiego. Jako dziecko nie bawiłem się samochodzikami czy traktorkami, tylko jakimiś zwierzakami. I tak mi zostało do dzisiaj zachowania zwierząt jakoś tak łatwiej mi zrozumieć niż zachowania ludzi. Na starość mi się to chyba nawet pogłębia. Natomiast rzeczywiście stosunkowo niedawno pasją jest fotografia. Wcześniej szwendałem się tu po okolicy, po lasach, po polach, byle dalej od ludzi, ale z lornetką na szyi. Dzisiaj miejsce lornetki zajął aparat. Skąd się wzięła książka? Oczywiście motywem przewodnim była tutaj małżonka. Nie będę mówił, jak mnie do tego motywowała, nieistotne. Natomiast tak naprawdę drugim motywem, nie wiem czy nieważniejszym, to było wiele rozmów, które odbywałem tutaj z mieszkańcami Kościelca, okolic. Tak działało. Jest to naprawdę unikalna w skali kraju, nie tylko w skali kraju, przyroda, której perłą, nie jedyną oczywiście, ale dzisiaj chciałem się na niej skupić, jest właśnie Dolina Warty. To jest teren, który być może młodzież jeszcze nie wie o tym, ale pierwsze chyba w szkole o tym uczycie, objęta ochroną w ramach Międzynarodowego Programu Natura 2000 z dyrektywy ptasiej, chroniąca obszary zarówno lęgowe, jak i obszary migracji wielu gatunków ptaków w liczbie porównywalnej do naprawdę bardzo, bardzo wielu, znacznie bardziej osłabionych, znacznie lepiej zbadanych, znacznie bardziej może nawet nagłaśnianych terenów w Polsce i nie tylko. Lecą ptaki z Rosji, ze Szwecji, z Finlandii, bardzo, bardzo wielu rejonów, wędrują sobie dalej gdzieś tam do Włoch, do Hiszpanii, do Portugalii, do Afryki. To są zdjęcia w większości wykonane w tym roku, dlatego takie pejzaże, to mieliśmy zimę jaką mieliśmy, ale trochę tego pejzaży zimowych było. Wszystko wykonane właśnie tutaj w Dolinie Warty. Nie ma zwierząt, nie ma ptaków, dlatego że aby się tutaj zachwycić tym obszarem, wcale nie trzeba być ornitologiem, wcale nie trzeba być miłośnikiem przyrody. Ja same pejzaże aż się proszą o obiektyw, aż się proszą nawet chyba o płótno i pędzel.
Popatrzmy sobie, pozwolę chwilę swoim strunom głosowym odpocząć, po 20 latach przy tablicy to w najlepszej formie nie są. No proszę zobaczyć, no przecież to jak klimaty jak w Amazonii. Tylko tam śnieg nie pada, ale poza tym... Taki również się pojawiają. Tutaj mamy taki fajny obrazek, który mi się kiedyś udało sfotografować pod dębem. Większość Państwa pewnie poznaje, które to drzewo. Żurawie, sarny. No nie jest takim widokiem codziennym, który możemy gdzieś tam zobaczyć. Sam fakt zobaczenia takiej grupki, jak myśliwi mówią, rudla, saren, no prawie jak na sawannie w Serengeti. Część tych obrazów pewnie Państwo poznajecie, są to tutaj wszystko nasze tereny. Większość z nich odległa, powiedzmy sobie, no o godzinę spacerze. W okresie zimowym mamy tutaj do czynienia przede wszystkim, właśnie tak jak mówiłem, z ptakami przelotnymi. No ale tych ptaków przelotnych rzeczywiście czasami ilość przyprawia o zawrót głowy, dlatego że w takich miejscach jak chociażby właśnie Błonia w Dobrowie, czy Łąki w Widłach między Kiełbaską a Wartą, tutaj gąsiorów częście, to tamte gęsi liczy się w tysiącach. No tu akurat mamy przykład dwóch gatunków gęsi, gęsi zbożowej i gęsi białoczelnej. O takie najliczniej występujące z tych gęsi przelotnych. To jest tylko fragment stada, które tam akurat się działo. No tu troszeczkę mniejsza grupa, bo to już późniejszy okres. Ja pamiętam, jak pierwszą czaplę białą, którą zobaczyłem tutaj na tym terenie, no to przecierałem oczy, szczypałem się, czy mi się to nie śni. To jest ptak południowy, który no, chyba korzystając właśnie z tego, że nam się klimat ociepla, rozszerza swój zasięg występowania. Dziś tych ptaków, tych czapli jest więcej czasami niż naszej rodzimej czapli siwej. No a już taki obrazek, 7 czarnych bocianów żerujących sobie na jednej kałuży, no to nie wszędzie można taki obraz spotkać. Obrazek, portret bociana czarnego, białego bociana znają wszyscy, natomiast bocian czarny jest takim stroniącym od ludzi. Kormoran czarny, dla mnie dziewczyny, jak ja byłem w waszym wieku, to na pewno nie było aż tak dawno, ten ptak występował na Mazurach i nad morzem. Natomiast dzisiaj jest go bardzo dużo. Portret takiego kormorana. Zobaczcie, no przecież to jest tak fajny ptak, że trudno go nie lubić, jeżeli mu się człowiek ma okazję bliżej troszeczkę przyjrzeć. Ptak, który w czasach mojej młodości no, był rzeczywiście bardzo rzadki, tutaj praktycznie można go było zobaczyć gdzieś tam na przelotach, gnieździł się tu w okolicach Kramska. W tej chwili służy mi za budzik, mam pod oknami taką parę, jak mam śpię latem przy otwartym balkonie, no to słyszę rano, jakby one zawsze mają taki zwyczaj, że o wschodzie słońca wygrywają takie bardzo donośne fanfary. Budzik, jeden z naszych najpospolitszych ptaków drapieżnych. Pustułka, ale że pospolity nie znaczy, że nie jest piękny. Też ciekawy gatunek ptaka, który związany jest z takimi właśnie zarośniętymi starorzeczami, jakimiś takimi bajorkami, bagienkami. Fantastyczna para gongołów, kaczka, która gnieździ się w dziupli. Związana jest z starymi drzewami, w których dzięcioły wykuły im apartamenty. Pisklęta kilka godzin po wykluciu potrafią już stawać z kilkunastu metrów wyskoczyć. Fajnie to wygląda, bo spadają, odbijają się jak piłeczki i wędrują do wody. Te gongoły akurat zostały sfotografowane tutaj na naszym parkowym stawie. Czapla siwa, którą też chyba wszyscy widzieli, a prawie każda na pewno słyszeli, bo jej głos jest taki bardzo charakterystyczny. Słychać go z daleka. Dudek, jeden z dla mnie najsympatyczniejszych ptaków w tym swoim czubkiem, z takim fantazyjnym irokezem. Ptak pospolity. Bardzo wielu z nas ma te ptaki po sąsiedzku, gnieżdżą się blisko zabudowań ludzkich, czasami wręcz w zabudowaniach. Jest to fleszka. Czy ktoś kiedyś przyjrzał mu się i zobaczył, jakie to jest ładne? Każdy zna głos skowronka. Teraz, idąc gdzieś tam na łąki czy w pole, słyszymy go praktycznie bez przerwy. A kto wie, jak on wygląda? On jak upadnie, jak wyląduje na ziemi i przestanie śpiewać, znika, jakby założył czapkę niewidkę. Bardzo pospolity, tak, trznadę. Ileż ja razy tłumaczyłem ludziom, że to nie kanarek komuś uciekł, tylko dziki ptak, tak właśnie wygląda, pięknie, żółto ubarwiony.
No, jeden z moich ulubieńców podszedł. Nie chciałbym mu włożyć palca do tego dzioba, ale no, Sardę chyba poznają wszyscy. To jest jedno z ostatnich zdjęć. Tu już widać początki wiosny, początki zieleni. Myślę, że każdy z nas, idąc na spacer nad Warte, czy gdzieś tutaj okolice na Łąki, no chciałby oglądać tego typu widoki, bo mówię, no jest to po prostu coś pięknego. To jest coś, co może się podobać. Wędrując gdzieś tam po tych Łąkach, widzimy coś, czego byśmy bardzo chcieli nie oglądać. Ja przepraszam, że daję takie widoki. Jeden z moich ulubionych fragmentów Doliny Warty. Uwielbiam to miejsce, no ale proszę zobaczyć, co się dzieje. No, czy ktoś z nas chciałby mieć coś takiego na podwórzu? Ani to ładne, ani to fajnie pachnie, ani to bezpieczne. No, wszechobecne. Panie wójcie, nie wiem, czy pan miał okazję to oglądać. Proszę bardzo, tu jest cała seria, utrwaliłem. Każdy zbiór w innym miejscu, jakby ktoś chciał sobie kiedyś domek ocieplać, to służę namiarami, pokażę, gdzie to leży, można ten styropian wykorzystać. Dziś tego zdjęcia bym nie zrobił. W tym miejscu nie ma już ani grążeli, ani nartników. Na koniec tutaj taka grupka saren, która patrzy na nas tak troszeczkę pytająco, co z tym wszystkim dalej. Miejmy nadzieję, że to spotkanie skłoni do refleksji, skłoni do zauważenia tego, co naprawdę mamy w okolicy cennego, ważnego i myślę, że skazanego na naszą łaskę i niełaskę. Pomimo, że mamy w pewnym sensie uregulowane kwestie uprzątania śmieci i tak dalej, no jednak widzimy, że ludzie w pełni są nieświadomi tego, co czynią, prawda? Wolą wywieźć tego typu rzeczy gdzieś tam nad wodę, w przepiękne miejsca, zaśmiecić. No i zwróćmy uwagę, że pracę, którą wykonują ci ludzie, tak jak Marek na przykład, to nie tylko ukazywanie, pokazywanie tego, co jest najpiękniejsze na terenie naszej gminy, no wspaniałe ptactwo, które tutaj żyje i tak dalej, ale również no, zapobieganie tym różnym sytuacjom, które tutaj widzieliśmy.